Witam kochani, nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu prowadzę taki cykl nauczań z łaski przez wiarę. Pokazuję tutaj zależności między łaską a wiarą i uczę, w jaki sposób korzystać z tego, co jest, jak rozumiem, fundamentem chrześcijaństwa. Chciałbym dzisiaj mówić na temat wiary, która jest czynna w miłości. Ostatnio mówiłem na temat miłości, na temat wiary w miłość Boga do nas i na tej bazie chciałbym, żebyśmy teraz mogli przyjąć objawienie dotyczące tego, że wiara, ona jest czynna w miłości i tylko jest czynna w miłości. Wiara nie działa poza systemem miłości. Czyli o ile my nie będziemy funkcjonowali w systemie miłości, to wiara nie będzie działać. Galacjan 5:6 mówi do nas tak: bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Więc widzimy, że nic nie ma żadnego znaczenia, że w ogóle żadne rzeczy nie mają znaczenia, o ile nie zachodzi reakcja wiary, czyli bez wiary tutaj się nic nie dzieje. Tutaj te kawałki wcześniejsze, początek tego wersetu pokazuje nam, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie odnosi się do, że żaden akt religijny, żadna formuła zewnętrzna, ona niczego w naszym życiu nie jest w stanie usankcjonować, jeżeli chodzi o duchową przestrzeń. Natomiast tylko może to wiara zrobić, ale jak ta wiara działa? Ta wiara jest czynna, czyli działająca jedynie w miłości. Oryginał mówi, że wiara poprzez miłość skuteczna. Że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale wiara przez miłość skuteczna. I to słowo przez, tutaj ono tłumaczy się dzięki, czyli na przykład albo z powodu, dla, czyli wiara jest czynna z powodu miłości, ze względu na miłość, dzięki miłości ta wiara jest czynna. I te słowo skuteczna, czy też czynna, ono tutaj jest takie greckie słowo użyte energeo, czyli oznacza działająca, tworząca, wykonująca, a więc wiara z powodu miłości cokolwiek może stworzyć. Wiara ze względu na miłość cokolwiek może zdziałać. Wiara poprzez miłość może rzeczy wykonać. Więc widzimy, że ta wiara jest zależna od tej miłości. Że ona jest, bez tej miłości ona nie jest w stanie zafunkcjonować. Ona nie można tej wiary uwolnić prawidłowo. Nie ma jakby kanał jest zamknięty, prawda? Często ludzie w kościele zastanawiają się, dlaczego nie działa ich wiara, czemu nie działa coś w ich życiu. Oni wierzą, a nie mają, prawda? Skoro wiara jest pewnością, prawda? No oni mówią, ja jestem pewny, ja mówię, okej, jestem przekonany, że ty jesteś pewny w swoim intelekcie pewnego zjawiska, natomiast prawdopodobnie nie uwalniasz miłości i to powoduje zablokowanie wiary. Więc wiara jest blokowana poprzez nieuwalnianie miłości. Mamy w Biblii opisane dwie formy, jakby dwa rodzaje miłości, może nawet rodzaje, formy to jest złe słowo, ale dwa kierunki miłości. Pierwszy kierunek to jest miłość wobec Boga. Pamiętajmy, bazujemy na miłości Boga do nas i dopiero na miłości Boga do nas to wszystko, co ja teraz mówię, jest dla ciebie, może być dla ciebie zrozumiałe. Ewangelia Marka 12:29-30 mówi tak. Jezus powiedział, pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej siły swojej, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A więc widzimy, że ta miłość człowieka do Boga e,
Jeszcze jeden werset przeczytam. Ewangelia Jana, 14 rozdział. A od 23 do 24. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. A więc widzimy, że miłość, miłość Boga do człowieka, ona powoduje, że człowiek zaczyna kochać Boga. W ogóle człowiek nie może kochać Boga, jeżeli nie jest kochany przez Boga. Powiem to jeszcze inaczej. Człowiek nie może uwalniać miłości do Boga, jeżeli nie odczuwa, nie doświadcza miłości Boga wobec siebie. Dlatego tak ważną rzeczą jest najpierw skupić się na miłości Boga do nas, a następnie zacząć kochać Boga. Jak my kochamy Boga? No, ciekawe zjawisko. No, kochamy Boga poprzez absolutne skupienie się na Nim i poprzez posłuszeństwo. To jest w ogóle ciekawa rzecz, że kochamy Boga poprzez skupienie się na Bogu i kochamy Boga poprzez posłuszeństwo Bogu, bo z tych wersetów to wynika. Będziesz kochał Pana Boga swego całą swoją siłą, całą duszą, całą mocą, całym sobą będziesz kochał Boga. To jest związane z przylgnięciem do Boga. Czyli kochamy Boga poprzez przylgnięcie do Niego. I dalej wersety kolejne pokazują nam tutaj w Ewangelii Jana, że kochamy Boga poprzez posłuszeństwo. Czyli jeżeli my tylko lgniemy do Boga, tak twierdzimy, że lgniemy, ale nie jesteśmy Jemu posłuszni, no to mamy do czynienia tylko z emocjonalnością w naszym życiu. To nie jest kochanie Boga. A więc po pierwsze, my odbieramy miłość od Boga, a następnie na tym bazując, my zaczynamy kochać Boga. Kochamy Boga całą swoją istotą poprzez przebywanie z Nim, poprzez bliską relację, poprzez związek pod każdym względem, na każdym pułapie psychiki, ducha, psychiki, ciała, wszystkiego. My wszystkim kochamy Boga, wszystkim przylgnęliśmy do Niego, we wszystkim jesteśmy zależni od Niego, we wszystkim, każdym aspektem Mu dziękujemy, okazujemy Mu wdzięczność i tak dalej i jesteśmy Mu posłuszni, czyli to jest taki kolejny aspekt tej miłości do Boga. To nie, posłuszeństwo do Boga, ono jest dowodem miłości do tego Boga. Więc i teraz na tej miłości do Boga, tak, powstaje ten kolejny kierunek miłości, czyli miłość do człowieka. Ewangelia Marka 12:31. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dodamy do tego list do Rzymian 13:10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc prawa jest miłość. Widzimy, że na bazie miłości do Boga budujemy miłość do człowieka. W ogóle nie można kochać człowieka, jeśli się nie kocha Boga. A nie można kochać Boga, jeżeli nie doświadcza się miłości Boga do nas. A więc doświadczamy miłości Boga do nas. Prawda? To
co mówiłem w poprzednim odcinku. Wierzymy w tą miłość, budujemy tą płaszczyznę, następnie na tym budujemy płaszczyznę kochania Boga, czyli lgniemy do Niego całym sobą, jesteśmy Mu posłuszni i to jest druga płaszczyzna i na tym budujemy trzecią płaszczyznę, czyli miłość wobec człowieka. I teraz ta miłość wobec człowieka to jest miłość, że kochamy człowieka tak jak siebie, czyli w ogóle nie można kochać inaczej jak siebie. Wymiarem kochania innego jest kochanie siebie. Kochasz tak innych, jak kochasz siebie. W ogóle to jest prosta historia. A więc bardzo ważną rzeczą tutaj jest, widzicie, ten cały system samoakceptacji. I tutaj znowu zataczamy te koło, bo wchodzimy w te miejsce zrozumienia tej miłości Boga do nas. Czyli my wiemy, że Bóg nas kocha, znamy swoją wartość, jesteśmy wartościowi. W związku z tym my kochamy Boga i w związku z tym my kochamy człowieka. Widzimy, że ta miłość, ona skupia się na czynieniu dobra, ona chce dobrze, miłość chce dobrze po prostu, ona dobrze chce, ta miłość, cały czas, prawda? I teraz, przyjaciele, jakie są trzy główne aspekty ataku na miłość wobec Boga? To jest przede wszystkim nieposłuszeństwo, bunt, krnąbrność. Te trzy takie, taka piekielna trójka. Nieposłuszeństwo, bunt, krnąbrność. Następnie to jest niedowiarstwo w Boże Słowo. I po trzecie to jest duchowe lenistwo. Więc to są trzej wrogowie, jakby taki zespół demoniczny. Demoniczny zespół atakujący miłość do Boga. Nieposłuszeństwo, bunt, krnąbrność. Niedowiarstwo, czyli nieufanie Bożemu Słowu. I duchowe lenistwo, prawda? I takich 10 głównych wrogów wobec miłości do człowieka. Po pierwsze to jest nienawiść, prawda? Nienawiść to jest ciekawe słowo. Nienawiść to jest nie chcieć kogoś oglądać. Nienawidzę cię, ktoś mówi. To znaczy nie chcę na ciebie patrzeć, nie chcę ciebie oglądać. Po drugie to jest nieprzebaczenie, czyli nieodpuszczenie jakichś grzechów różnego rodzaju wobec nas popełnionych przez ludzi. Po trzecie to jest wykorzystywanie człowieka do własnych celów, czyli manipulacja, popularnie zwane czary. Popularnie za tym stoi duch czarów, najczęściej duch czarów stoi. Manipulacja, czyli czary, czyli wykorzystywanie człowieka do własnych celów. To jest w ogóle ciekawa sprawa, że wykorzystywanie człowieka do własnych celów ono ma symptom zawsze czarodziejski, prawda? Że nie dajemy człowiekowi możliwości wyboru, tylko tak nim manipulujemy, aby go sobie przyporządkować. Czwarta rzecz to jest obmowa, plotka, potwarz, krytyka. Oczywiście niekonstruktywna, bo tutaj nie mówimy o stawaniu na Bożej prawdzie i uwalnianiu sprawiedliwego sądu, więc obmowa, plotka, potwarz, krytyka. Piąte to jest sąd według ciała, czyli ocena sytuacji według cielesnego rozeznania. Szósta rzecz to jest nieuprzejmość, krzyk, fochy różnego rodzaju. Siódma rzecz to jest złość i gniew według ciała, ten emocjonalny gniew. Ósma rzecz to jest chciwość. Dziewiąta rzecz to jest wyniosłość, czyli poniżanie człowieka siebie i gloryfikowanie. I dziesiąta rzecz to jest dawanie innym złego przykładu, czyli gorszenie. Gorszenie to jest dawanie innym złego przykładu. Czyli widzimy główne aspekty ataku na miłość wobec Boga i na miłość wobec człowieka. I teraz chciałem wam te rzeczy narysować, bo ta wiara, ona jest czynna w miłości. Czyli żeby wiara nasza się mogła rozwijać, to my musimy kochać. My kochać musimy. Jak my nie kochamy, nie uwalniamy miłości do Boga i do człowieka, to wiara nie będzie działać. A żeby uwalniać miłość do Boga i do człowieka, to trzeba wejść w ten system prawdy, o którym ja tutaj mówiłem, i zacząć stosować konkretne rzeczy wewnątrz siebie, a następnie je uwalniać na zewnątrz. To w ogóle miłość jest zawsze uwalniana na zewnątrz. Mi dzisiaj nikt nie udowodni, że miłość jest taka wewnętrzna, taka dziwa, tak kocham wewnętrznie, na zewnątrz to ja tak mam inaczej, ale ja tak kocham wewnętrznie, to jest bzdura i ściema. A więc pamiętajcie, żeby wiara nasza mogła działać, my potrzebujemy kanału miłości. Pierwszą rzeczą z tym kanałem miłości to jest to, jeszcze raz wspomnę poprzedni odcinek, to jest
głębokie pojmowanie miłości Boga do nas. Na tym budujemy miłość do Boga za pomocą bliskiej relacji z Nim, przylgnięcia do Niego i posłuszeństwa Jego Słowu. I na tym budujemy miłość do człowieka, opartą na podchodzeniu do człowieka tak jak do samego siebie, a więc ma to ścisły związek z samoakceptacją i z tym rozwojem osobistym, a więc kochamy człowieka jak siebie samego, czyniąc mu dobrze. Po prostu dobrze mu czyniąc. Staramy się też zwracać uwagę na tych wrogów miłości, o których tutaj mówiłem. Pomyśl o nich, rozważ to wszystko i zobacz te rzeczy w swoim życiu. Chciałbym, żebyś mógł skorzystać z tego, bo idąc dalej, mówiąc dalej o wierze, musimy po prostu być bardzo, musimy być zorientowani w terenie w ogóle. Żeby nasza wiara mogła funkcjonować prawidłowo, musimy mieć prawidłową orientację w duchowym terenie. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za każdego człowieka, który słuchał tego słowa. Ojcze, modlę się o każdego z tych ludzi i dziękuję Ci, że teraz Twoje słowo przenika do ich ducha. Ojcze, dziękuję Ci, że to słowo, ono buduje w nich Twoją potężną budowę. Ojcze, dziękuję, że zabezpieczasz to słowo. W imieniu Jezusa.